jeszcze właśnie. Delikatnie możesz sobie, jak chcesz, za piłką chodzić. Nie? Tu jest zoom. Nie, nie, ja za bardzo się nie będę bawił wam tutaj, wiesz, nie, skupię, nie, skupię nie. Się na nim. Większą, lepszą zabawę. Oj! A się nie zabrał. Dobrze jest. Już wiesz, trochę lepiej niż... Nie wiem, może tak tutaj będzie lepiej. Co? Okay. Po co tam to bramkę? Podejdź! Ale to chyba dlatego, pod publikę. Pojechał na nodze? Na nodze pojechał. Bardziej po chłopku. Nie, to bardziej chyba. Pojechał, nie? Pojechał. Wykręciły. Ale nagrane bym się zatrzymał, to nie, że nie będzie ktoś sportowy. Ale obserwator jest na. Ja taka furtka na sobie. On tak obserwuje, jak się zjechał. Ale już to było skomentowane. Akurat przestawiłem. Przestawiłem akurat. Aby na przełamanie. Po 50 minutach prowadzi LKS Orzeł Janowiec Kościelny 1-0. Andrzej, nie chodź. Tam poszedł coś było lepiej. Jaką winą? Co wygrywa? Tak się kłania, się ciebie nikt nie kłania. Z daleka. Nie! Mówię, aby się przełamać. Aby się przełamać. Ja w to patrzę. Na przełamanie. Pięćdziesiąta druga minuta meczu. Kolejny gol dla gospodarzy tym razem. Szczęczek Dawid Szypulski i LKS Orzeł Janowiec Kościelny. Tęcza Piłowy, Tęcza Biskupiec. 2-0. Tak było, ile było w tym? Tylko z łapka, 4. Teraz to już wiesz, popatrz jak na...
Będzie miał kole sala kręcić. W 72 minucie boisko opuścił drużynie gospodarzy Marcin Czaplicki, a na boisku pojawił się z numerem 7 Adam Wąsowski. Nie? Normalnie Ameryka. To weź to puść, to niech to lata czekają. Nie.
czekaj. Jeden, dwa. Zemści się podało. No mówię, że to jest zemści, tu się mamy. To mogę zaraz. Wolę gdzieś ty był, ale on na razie. Ale! W 75 minucie bramkę dla drużyny gości strzelił numer 5 Kamil Kwiczewski. Wynik spotkania 2-1. Kurwa! Brawo! Ej! Lecie, kurwa, nie jesteś!
Ale,
90 minucie podwójna zmiana w drużynie gospodarzy. Boisko opuścił Dariusz Kolankowski, numer 11. W jego miejsce pojawił się na boisku Sebastian Szczepiński. Przed także numer 21, Dawid Szypulski. A na boisku pojawił się Krzysztof Rada, numer 20. Jakie państwo? Widzę. Uciekają, a nie liczba. Jest! Proszę! Dobre! Patrzcie!
No i dobra, i spokój troszkę! Miruś, poszukaj po aucie na głowę! Dobre! Gdzie? Słuchajcie, to czym mamy super? Teraz Ale Paweł, myślisz, że oni się nie denerwują? Jak sił nie mają, że to są wyczerpane do dzisiaj, jak to i tęcza biskupie. Wynik 2-1 dla gospodarzy po bramkach Pawła Szypulskiego i Dawida Szypulskiego. Proszę o chwilę cierpliwości, za chwilę losowanie nagród meczowych. Zapraszamy do losowania, za chwilę wylosujemy. I dużą pizzę budowaną przez firmę Jarmut Jarosława Pogłyńskiego z Niedzicy, pizza Gruby Benek oraz Burna Usługa Prawnicza. Burna Usługi Prawnicze za 50 zł firmy Emilka spółka z Niedzica. Druga nagroda, bilet z numerem 58, bon na usługi pralnicze za 50 zł, pralni chemicznej Macieja i Krzysztofa Bruszewskich w Niedzicy na ulicy 1 maja 25. Zapraszamy.